Wracamy do gry. Przed nami spotkanie drużyn, które dzisiaj zanotowały po jednej porażce. Drugpol uległ BKS wczorajszym 1-0. Met Koncert okazał się gorszy od zespołu z Lącina. Michał Gajewski, pierwsza szansa. A widzimy zmianę w bramce zespołu Met Koncertu. Kapitan zespołu Adam Głowięta, dość niespodziewana roszada w składzie Met Koncertu. Uderzał Damian Błaszczyk. Trzecia minuta gry, jak na razie bez bramek w starciu. Drug polu z Met Koncertem. Od rzutu bramkowego, Adam Głowięta. I widzimy, że Drugpol od razu stara się łapać pressingiem zespół Met Koncertu. Szybko odebrać piłkę na połowie przeciwnika.
i pokonać Adama Głowienka. Michał Gajewski. Tadeusz Głowienka niczym Ricardo Quaresma zewnętrzną częścią stopy próbował uruchomić Mikołaja Podłowskiego. I dobry powrót Mikołaja Podłowskiego. No i jest bramka, jak mi tu podpowiada Adrian Zaręba z dużego palca, Adam Świątek. I jego premierowe trafienie w Echo Live z Nowodworskiej Lidze Futbolu. Adam powraca do gry w piłkę po długiej kontuzji, ciężkiej kontuzji. Mamy nadzieję, że wszystko najgorsze już za nim. Mateusz Frej. Dobra indywidualna akcja zawodnika występującego z numerem 7. Być może gdyby spróbował uderzyć po długim słupku, piłka wpadłaby do bramki. Mikołaj Podłowski wywalczył rzut wolny dla zespołu Medkonceptu. Dobra odległość do próby pokonania Marcina Banasiaka, a do piłki podchodzi Mateusz Frej. A jednak prosto w mur. Jest bramka! Jest bramka dla zespołu Medkonceptu. Uderzał piłkę Mateusz Frej, nie wiem czy tam Damian Kowalski, nie, pokazuje, że nie, a więc bramka wędruje do Mateusza Freja. 8 minuta gry i Drugpol prowadzi już tylko 2-1. Ale mamy szybką odpowiedź i Adam Świątek w coraz lepszej dyspozycji. To już drugie trafienie Adama w tym spotkaniu. Adam Świątek. Z ostrego kąta Michał Gajewski. 4-1.
Benio Titarović. Norbert Briuka rozpoczyna kolejną akcję met konceptu, ale strata. No i Damian Kowalski ładnie dojrzał po drugiej stronie boiska Mikołaja Pudłowskiego. To była dobra okazja do zdobycia drugiego gola przez met koncept. Darek Trojak. Ładna kombinacja Michał Gajewski do Michała Kosińskiego, ale tym razem piłka nie znalazła drogi do bramki strzeżonej przez Adama Głowienkę. Robert Karwański. I rozpoczynamy ostatnią minutę pierwszej części tego spotkania. Kilka podań teraz pierwszej piłki wymienili zawodnicy met konceptu. I za nami pierwsza część spotkania Drugpol met koncept. Drugpol prowadzi 4-1. No i mamy zmianę w bramce met konceptu. Adama Głowienkę zastąpił prezes met konceptu Tadeusz Głowienka. Ale świetna kombinacja. Adam Świątek dojrzał kątem oka Damiana Błaszczyka. I mogło być 5-1. Tadeusz Głowienka. Piękna indywidualna akcja Adama Świątka, który tym samym kompletuje hat-tricka w tym spotkaniu, a Drugpol prowadzi już 6-1. Moja pomyłka. 5-1, Drugpol prowadzi z met konceptem. 3 bramki zdobył w tym spotkaniu Adam Świątek. Czekamy na jeszcze chociaż jeden ofensywny zryw zespołu met konceptu. Przypomnijmy, jedyną bramkę
Damet konceptu zdobył w tym spotkaniu Mateusz Frej. Michał Gajewski podwyższa na 6-1, to drugi gol Michała w tym spotkaniu. Damian Błaszczyk podwyższa na 7-1. No i to jedna, jak na razie, jedna z najładniejszych bramek tej niedzieli, a w międzyczasie Michał Gajewski kompletuje hat-tricka i podwyższa na 8-1. Także bez Adama Głowierki, bez Damiana Kowalskiego na boisku ciężko Medkonceptowi przeciwstawić się dobrze dysponowanemu zespołowi Drugpolu. Pięknie, pięknie pograli z pierwszej piłki. Kombinacja Świątek, Gajewski, Kłosiński i ten ostatni podwyższa na 9-1. I kolejna bramka dla Drugpolu. Czwarty raz w tym meczu bramkarza Medkonceptu pokonuje Adam Świątek. Mikołaja Podłowskiego i Medkoncept bliski zdobycia drugiej bramki w tym spotkaniu. A całą akcję zainicjował występujący z numerem 3 Norbert Bryłka. Ależ teraz krosowe zagranie Darka Trojaka. Ale problemy z przyjęciem Michała Gajewskiego. Darek Troja. Indywidualna akcja, atomowy strzał Darka Trojaka. I Drugpol prowadzi już 11-1. Tak.
Druga bramka Darka w tym spotkaniu. Mamy już 12 do 1. To jest właśnie ta umiejętność. W odpowiednim momencie włączenia się obrońcy do akcji ofensywnej. Mikołaj Podłowski. Mikołaj Podłowski, Mateusz Frej. Szansa przed koncertem. Aż niewiele zabrakło. Genia Titarowicz. No i 3 na 1 wychodzi zespół Drupolu. Michał Kłosiński. Michał Kłosiński do Michała Gajewskiego. Ten z powrotem do Kłosińskiego. I Michał zdobywa swojego drugiego gola w tym spotkaniu. Z numerem 16 na boisku w zespole z koncertu Damian Kowalski. Damian Kowalski do Norberta Brymki. Numer koncert zdobywa swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Obudzili się piłkarze bez koncertu. Norbert Bryłka. Kontra, Darek Troja. Ale dobra interwencja w bramce bez koncertu prezesa Tadeusza Głowienki. No i mamy bramkę po stałym fragmencie gry. Trafia Michał Gajewski i Drupol prowadzi już 14 do 2. A tym samym Michał Gajewski kompletuje hat-tricka. I kolejny gol autorstwa Michała Gajewskiego. Drupol podwyższa na 15 do 2. Robert Karwański do Michała Gajewskiego. No i kolejny gol Michała w tym spotkaniu. Być może Michał po tej niedzieli będzie pierwszym liderem jesiennej edycji Ekołajew Nowodworskiej Ligi Futbolu. Chociaż goni go Adam Świątek, który zdobywa 17 bramkę dla swojego zespołu. Damian Kowalski. Paweł Puchacz, Adam Świątek. Miał już Adam w tym spotkaniu lepsze zagrania. Powiedzmy sobie szczerze. 23 sekundy pozostały do zakończenia tego meczu. A już za chwilę. W
hicie tej niedzieli. BKS Trajsi zagrają z Rekitem Mykizem. Paweł Puchacz. Miał szansę na premierowe trafienie Robert Karwański. I koniec spotkania. Drugi pokonujemy ten koncert 17-2.